Agnieszce Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, widzę, że Państwo już podglądają. Bardzo mi miło Państwa widzieć, powolutku się wdrażam, ale bardzo powolutku. Słuchajcie, no dzisiaj zafrapował mnie nasz prezydent, który neguje sam siebie, to niesamowita sytuacja. Teraz nagle poczuł się Europejczykiem, pierdyknął orędzie o prezydencji polskiej w Unii. No, byłem bardzo dumny, jak go słuchałem, aczkolwiek wiedziałem, że to kompletnie, ale to kompletnie nie ma żadnego umocowania w prawdzie. Proszę Państwa, dzisiaj będzie znowu gwałt muzyczny na budce suflera, antycznej budce suflera. Proszę łaskawie posłuchać. To jest sen prezydenta. Straszny sen. Znowu w życiu mi nie wyszło. Zagubiłem wszelki sens. Chcę skorzystać z trampoliny, żeby kiedyś uszczknąć kęs. Najmarniejszy choćby kęs. Późno, 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 późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by mnie szanowali tu. Ja nie mogę z grubej rury. Musiałbym mieć mocny kask. W trakcie swej prezydentury muszę oczekiwać łask. Liczyć na prezesa głask. Boi się, kto był tu raz. Nie powiemy sobie pas. Choćby potop był po nas. No dobra, proszę Państwa, dzisiaj mamy 10 czerwca, sobotę i imieniny. Obchodzą Bogumił i Małgorzata oraz Amancjusz, Amata, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingolf, Jan, Maksym, Mauryn, Onufry, Tymoteusz, Wiktorian, Wiktoriana i Wiktorianna. I wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu. Oczywiście przysłowie, dobrze, krótkie, za świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Małgośki, oby tak było, moje drogie. I nietypowe święta dzisiaj są dosyć fajowe, właśnie Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych. Międzynarodowy Dzień Elektryka i Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Proszę Państwa, proszę, ciuszki ściągamy i... Zaraz to zrobię, zaraz, za moment, dosłownie. Proszę, moi drodzy, jeszcze coś tu miałem. Aha, Basia B. Imię, nazwisko znane redakcji przysłała powiedzonko Dina Martina. Nie jesteś pijany, jeśli dajesz radę leżeć na podłodze bez trzymanki. Superowe. I drugi mój respondent ostatnio, pan Andrzej Mandat się uaktywnił i wymyślił, oczywiście lepiej by pasowało do dzisiejszego odcinka, Michał Lorda, to co ułożył przedwczoraj, a dzisiaj jest dawny słupek. Też pasuje, prawda? Do widzenia, do jutra.